Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkie media zgromadzone w nowej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Jeszcze oficjalnie nie została tworzona, ale myślę, że niebawem nastąpi takie uroczyste otwarcie tej siedziby. Także czekamy na ten dzień, musimy jeszcze uzupełnić pewne wyposażenie. Dzisiejsza konferencja prasowa została zorganizowana z inicjatywy pana ministra Krzysztofa Szczuckiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji, którego serdecznie witam. Pan minister zaprosił także do udziału radnych Prawa i Sprawiedliwości w Biuru Rady Miejskiej Grudziądza. Witam serdecznie panią radną Marzenę Makowską. No i moja osoba jako pełnomocnika w Grudziądzu także bierze udział w tej konferencji. Tematem dzisiejszej konferencji oczywiście jest pokłosie konwencji, która odbyła się i w sobotę, i w niedzielę w Warszawie, o której już jest bardzo głośno i bardzo dużo się mówi, gdzie padły bardzo ważne, istotne dla Polaków, dla mieszkańców założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości. I tu poprosimy pana ministra o przedstawienie tych najważniejszych rzeczy, o ocenę tego wszystkiego, co się wydarzyło, tego bardzo ważnego wydarzenia, a później w drugiej kolejności radni Prawa i Sprawiedliwości omówią tematy lokalne. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w ostatnich dniach, w sobotę i niedzielę odbywała się konferencja Prawa i Sprawiedliwości, weekend ważnych rozmów, programowy ul Prawa i Sprawiedliwości, tak nazwaliśmy tę konwencję. Stanowiła ona takie swoiste podsumowanie, zebranie tego wszystkiego, co działo się w ostatnich miesiącach na setkach, a w zasadzie na tysiącach spotkań z mieszkańcami całej Polsce, także w województwie kujawsko-pomorskim, także tutaj w Grudziądzu i w powiecie grudziąckim. I to była wyjątkowa konwencja. Konwencja, w trakcie której z ekspertami podczas 10 paneli dyskusyjnych rozmawialiśmy o tym, co w Polsce się stało, co zrobiono, co należy jeszcze zrobić, jakie są potrzeby Polaków, potrzeby społeczne, gospodarcze, potrzeby także w obszarze kultury i edukacji. Mieliśmy 10 paneli dyskusyjnych, panel gospodarka, rodzina, rolnictwo, bezpieczeństwo energetyczne, zdrowie, kultura, edukacja, sport i w końcu panel Suwerenna Polska w Zjednoczonej Europie. Cała konwencja została podsumowana wystąpieniem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Było to niezwykle ważne wystąpienie, ponieważ pan prezes wskazał 3 nowe konkrety programowe, o których zapewne już mówi się dużo, ale warto je powtarzać. Od nowego roku, oczywiście o ile wyborcy tak zdecydują, program 500+ zostanie przekształcony w program 800+, czyli zostanie podniesiona kwota świadczenia przysługującego na dziecko w ramach słynnego już przecież właśnie programu 500+. Po drugie, wprowadzamy bezpłatne leki dla seniorów już od 65 roku życia, ale także dla dzieci do 18 roku życia i w końcu bezpłatne autostrady, w pierwszej kolejności bezpłatny przejazd dla samochodów osobowych, bezpłatny przejazd autostradami państwowymi, ale w końcu także bezpłatny przejazd autostradami, które są zarządzane przez podmioty inne niż państwo. A ta konwencja i to, co się działo i te konkrety mają wymiar ogólnopolski, oczywiście ważny także dla każdego mieszkańca, ale był to także czas ważnych rozmów o Grudziądzu, o regionie. Tutaj wspólnie z radnymi z Grudziądza, z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Tam się spotkaliśmy na tej konwencji, rozmawialiśmy o problemach miasta, między innymi z panem ministrem zdrowia, Adamem Niedzielskim, z ministrem sportu, Kamilem Bortniczukiem, czy ministrem kultury, panem premierem Piotrem Glińskim. W każdym przypadku właśnie o sprawach Grudziądza i problemach, które w Grudziądzu należałoby rozwiązywać. Bardzo tutaj duża prośba, żeby o tych konkretach mówić, bo myślę, że są bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców. Druga sprawa, o której chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, to już teraz serdecznie zaprosić, zakładam, że już Państwo wiedzą o tym wydarzeniu, ale myślę, że także warto o nim przypomnieć. W najbliższy czwartek o godzinie 11 na terenie budowy elektrowni gazowo parowej, która jest inwestycją Orlenu, odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Planowany jest udział pana prezesa Daniela Obajtka w tej uroczystości. Planujemy, to będzie pewna niespodzianka, jeszcze w jedno ważne miejsce dla Grudziądza zabrać pana prezesa Orlenu, ale to się wszystko okaże już w czwartek. Na tą uroczystość, na to przedsięwzięcie zapraszam także wszystkich tutaj Państwa dziennikarzy. Warto w tym ważnym dla regionu wydarzeniu
uczestniczyć. To może z mojej strony na razie wszystko i bardzo proszę tutaj Państwa radnych. Tak, dziękuję bardzo. Chciałabym podjąć temat dotyczący dość głośnej sprawy od jakiegoś czasu, która została podniesiona na sesji Rady Miejskiej, a dotyczy to jednomilionowej pożyczki zaciągniętej przez prywatnego przedsiębiorcę z Grudziąckiego Parku Przemysłowego, którą udzielono kilka lat temu i która została do tej pory nierozliczona. Nie tak dawno w programie Uwagi Wartej dowiedziałam się, że pozostało do rozliczenia jeszcze 600 tysięcy. Jest też również pytanie, czy materiały, które firma prywatna zostawiła na terenie tej inwestycji, zostały też w jakiś sposób rozliczone. Dalej czekamy na odpowiedź. Jeden z kolegów z naszego klubu ma otrzymać tą odpowiedź od pana prezydenta na piśmie. Przynajmniej była taka deklaracja. Drugim takim tematem to chciałabym złożyć podziękowanie panu prezydentowi za złożoną moją interpelację w związku z wypłatą rekompensat dla mieszkańców z ulicy Placu Stycznia, w którym odcięto gaz na kilka miesięcy z powodu inwestycji awarii. Przepraszam bardzo. No i również prezesowi MPGN-u, który wypłacił te rekompensaty, czy jeszcze jest w trakcie wypłat tych rekompensat mieszkańcom, aczkolwiek nie są to satysfakcjonujące kwoty, bo mieszkańcy dużo większe kwoty ponieśli z tytułu braku tego gazu na wydatkując pieniądze swoje prywatne na prąd, gdzie z tego prądu dużo przepłacili. Ponadto chciałabym zaprosić mieszkańców, ponieważ jestem w trakcie zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską dotyczącą modernizacji basenu kąpielowego w naszym mieście w Tarpnie i udostępnieniu tego basenu mieszkańcom. Będę dyżurowała tutaj na ulicy Długiej w biurze Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałki o godzinie 11. Zapraszam mieszkańców ze swoimi problemami. Będę starała się pomóc, jak tylko to będzie możliwe, czy pośredniczyć nawet w spotkaniach z panem prezydentem. Szanowni Państwo, oczywiście uzupełnię, jeżeli chodzi o dyżury radnych, które będą się odbywały tutaj w biurze Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Długiej 22, to będziemy tutaj podejmowali wszelkie inicjatywy, jakie tylko będą organizowane i będą się działy. Ja uzupełnię tylko kwestia modernizacji czy przywrócenia grudziąckich basenów w Tarpnie oparta jest na akcji zbierania podpisów i tu też będziemy zbierali podpisy tutaj w tym biurze, żeby zebrać jak największe poparcie dla uzasadnienia. Ja przypomnę tylko, że z tych basenów w sezonie korzystało prawie 80 tysięcy mieszkańców, bo tyle biletów sprzedawano w sezonie. Są to zupełnie inne proporcje niż dotyczy to basenów chociażby krytych, które planuje się, które chce się budować, a na które dzisiaj miasta nie stać. Dlatego sugerujemy, aby w pierwszej kolejności udostępnić ten obiekt tak ważny, z którego korzystały dziesiątki tysięcy mieszkańców, a który jest zlokalizowany w centrum miasta. To jedna kwestia. Poruszymy jeszcze dwie bardzo ważne kwestie, dwie istotne. Jedna kwestia jest taka ogólnopolska inicjatywa, która dotyczy inicjatywy ustawodawczej, a która dotyczy bezpieczeństwa polskich dzieci. Ona jest zatytułowana, tak jak Państwo widzicie tutaj na tym szyldzie, Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Oczywiście mamy dzisiaj do czynienia z bardzo złymi inicjatywami, które wkraczają często do przedszkoli, nawet już do szkół polskich, inicjatywami, które chcą praktycznie zmieniać, zniekształcać świadomość. Takie inicjatywy są podejmowane także w państwach zachodnich. Doświadczenia bardzo złe, które mówią o tym, co dzieje się także w szkołach niemieckich, gdzie praktycznie wkracza się w umysły dzieci tak mocno, na tyle mocno, że praktycznie dochodzi do ekstrakcji, do wyciągnięcia tych dzieci spod takiego głównego nurtu, dobrego nurtu wychowawczego, jaki jest kształtowany w rodzinach. Jeżeli chodzi o polskie wychowanie jest oparte na bardzo głębokiej tradycji chrześcijańskiej też, ale też kulturowej, która tworzy przede wszystkim rodzinę i ta rodzina jest podstawą struktury społecznej, o którą należy zadbać. Jeżeli dobierzemy się tutaj, mówiąc w cudzysłowie bardzo brzydko, do świadomości dzieci, jeżeli wyprowadzimy je na manowce, to przyszłość dla tego kraju jest bardzo, bardzo,
kiepska. Mówi się tutaj dużo dzisiaj o lansowaniu pewnej seksualizacji, co jest bardzo negatywnym zjawiskiem. Seksualizacja dzieci, czyli wkraczanie w jakieś płytkie, pozorne potrzeby dorastającego człowieka, kształcącego się człowieka, jest rzeczą niemożliwą do zaakceptowania, patologiczną. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość akceptuje wychowanie seksualne, oczywiście, ale w odpowiednim wieku, na odpowiednim poziomie, i tutaj ta droga jest jak najbardziej stosowna, natomiast co do wykrzywiania pewnych albo kształtowania jakiejś dziwnej świadomości u dzieci, bardzo mocno wykrzywionej, nienaturalnej, nieadekwatnej do tego, w jakim środowisku wyrośliśmy i wykształciliśmy się, nie jest rzeczą najlepszą. Słyszymy też pewne komentarze, które są lansowane przez posłów nawet opozycji, którzy mówią, że dzieci nie należą do nikogo, że dzieci nie są własnością rodziców. Jeżeli ja coś takiego słyszę w telewizji, to dostaję gęsiej skóry, że dzieci nie należą do rodziców. To ja pytam się, do kogo należą polskie dzieci? Jeżeli chcemy je zniekształcać, chcemy deprawować, to my na to się nie zgadzamy. Prawo i Sprawiedliwość na to się po prostu nie zgadza. W związku z tą inicjatywą oczywiście będziemy w tym biurze zbierali podpisy. Są tutaj wyłożone listy, na których można się podpisywać, ażeby poprzeć tą inicjatywę. Taka inicjatywa jest powszechna dzisiaj w Polsce. Radni Prawa i Sprawiedliwości, sympatycy, ale nie tylko, bo i środowiska takie, którym zależy na tym, aby państwo było zdrowe, normalne i wykształcone na kanwie prawdziwej rodziny, normalnej rodziny, pełnej rodziny, wielopokoleniowej rodziny. Będziemy popierali tą inicjatywę, żeby udokumentować jeszcze bardziej tak ważny projekt ustawy. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to dotkniemy trochę tematów lokalnych, mianowicie znacie państwo inicjatywy pana prezydenta, który składa wnioski do Polskiego Ładu. Ja oczywiście jestem bardzo związany, jeżeli chodzi środowiskowo, z osiedlem Niszek. Pamiętacie państwo, jeżeli chodzi o osiedle Niszek, na osiedlu tym wykonano praktycznie większość projektów budowlanych dla wszystkich ulic. Czyli teoretycznie moglibyśmy zakładać, że te ulice należy dzisiaj realizować, budowy tych ulic należy realizować, modernizować je i naprawiać. No niestety stan od kilku lat jest w zasadzie niezmienny. Projekty budowlane leżą na półce i na terenie osiedla nic się nie dzieje. A to są dziesiątki, można powiedzieć setki tysięcy złotych, bo i aktualizacje w to wchodzą w grę, wydane na poczet inwestycji, które nie są realizowane. Oczywiście jako alibi pan prezydent zastosował taki bardzo ciekawy fortel. Powiedział nam, że złożył projekt do Polskiego Ładu na kwotę, mówimy o osiedlu Niszek cały czas i fragmencie osiedla Rząs, na kwotę 56 milionów złotych, no i niestety odmówiono mu uzyskania tego dofinansowania. Szanowni państwo, ja pozwoliłem sobie uzyskać tutaj dokumentację, która dotyczy tego złożonego wniosku. No i wniosek jest bardzo zrobiony w sposób bardzo ogólny, to znaczy się nie wyszczególnia żadnych nazw ulic, które miałyby być realizowane. Wniosek mówi tylko o inwestycjach, które są zaplanowane na terenie osiedla Rząs i Mniszek. Zresztą państwo macie do wglądu, tam chyba jest ta druga część wniosku, można zapoznać się, jak wygląda wniosek, który dotyczy 56 milionów. Gdybyście byli państwo organem rozpatrującym taki wniosek i nie znalibyście szczegółów, jakich ulic konkretnych dotyczy, a być może połowy miasta, to takiego finansowania byśmy nie otrzymali. I tu jest gigantyczny problem. Myślę, że pan prezydent tutaj udzieli nam wyjaśnień, czym się sugerował. Być może są jeszcze jakieś inne dokumenty, które poszerzają ten wniosek. No, to, co otrzymałem dzisiaj z wydziału, w zasadzie to jest jakąś rzeczą kuriozalną, niezrozumiałą, no powiem śmieszną, bo nie tak się tworzy specyfikację, która nawet gdyby miała być fragmentarycznie rozpatrzona, to nie mogłaby być rozpatrzona. Ja nie wiem, czy pan prezydent bardziej chciał udowodnić, że takich pieniędzy nie dostanie od Prawa i Sprawiedliwości, niż chciał je dostać, bo uważam, że chyba to pierwsze. Że bardziej chciał nam udowodnić, że takich pieniędzy od Prawa i Sprawiedliwości nie dostanie. Ponieważ na ostatniej sesji uzyskałam deklarację od pani dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, że bieżące, cząstkowe remonty dróg odbędą się jeszcze w tym roku. Czekam z niecierpliwością, trzymam za słowo panią dyrektor, że rzeczywiście ci mieszkańcy wreszcie doczekają się przyzwoitych, cywilizowanych dróg w swojej dzielnicy. Dziękuję.
Szanowni Państwo... Może więcej konkretów, jeżeli chodzi o rozmowy z ministrem zdrowia czy ministrem sportu, no bo to na pewno interesuje mieszkańców. Tu jest stadion lekkoatletyczny, no i przede wszystkim szpital. Szanowni Państwo, tutaj jak właśnie Państwo widzicie, ciężko Prawo i Sprawiedliwość pracuje i na poziomie ogólnopolskim, jeżeli chodzi o programy gospodarcze, społeczne, bo poza tymi konkretami trzema, o których mówiłem, tych konkretów padło tak naprawdę więcej. Chociażby pan premier Morawiecki i później prezes Kaczyński mówił, że cała Polska ma stać się tak naprawdę specjalną strefą ekonomiczną, czyli jeszcze bardziej przyjaznym obszarem dla przedsiębiorców, że mają powstać ułatwienia prawne i podatkowe adresowane do przedsiębiorców i że tych konkretów i tego wsparcia będzie dużo więcej. Tak samo jak mogliście Państwo usłyszeć, Państwo radni tutaj na co dzień bardzo intensywnie pracują nad sprawami lokalnymi, bardzo ważnymi, także wspólnie, kiedy tylko jest to możliwe, podejmujemy różnego rodzaju działania. I oczywiście, że rozmawialiśmy z panem ministrem zdrowia o szpitalu, zwracaliśmy mu uwagę na to, jaka jest sytuacja tego szpitala i umówiliśmy się na dalsze rozmowy. Jest, proszę Państwa, jasne, że temat szpitala trzeba rozwiązać, że wymaga to czasu. Ja osobiście nie uważam, że z tego tematu należy robić przedmiot jakiejś kampanii. Po prostu to jest sprawa fundamentalna dla mieszkańców i decyzje, które w tej sprawie, czy jakieś programy, które zostaną wypracowane, należy ogłosić dopiero jak one już będą wypracowane, będą finalne, będą gotowe i będą pewne, będą nadawały się do zrealizowania. Więc chcę Państwa zapewnić, że ten temat jest dla nas ważny, pracujemy nad nim, ale nie można przedwcześnie o niczym mówić, tak żeby tutaj tego tematu źle nie poprowadzić. O Grudziądzu mówi się w Warszawie, o Grudziądzu mówi się wśród ministrów. Proszę Państwa, mówi się o tym, że dobry włodarz, dobry prezydent miasta powinien mieć dwa mieszkania. Powinien mieć mieszkanie w swoim mieście, którym zarządza, i drugie w Warszawie, żeby załatwiać sprawy dla swojego miasta. No niestety prezydent Grudziądza tego drugiego mieszkania, metaforycznego oczywiście, w Warszawie nie ma, za to mieszkańcy Grudziądza mają dobrych radnych, radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ja też angażuję się w sprawy Grudziądza i naprawdę zbudujemy dobrą atmosferę wokół tego miasta. Jeszcze jedną rzecz a propos seksualizacji. Ta sprawa została tutaj bardzo dobrze przez pana radnego wyłożona, ale chciałbym Państwa zwrócić Państwa uwagę na to, to wynika też z prac naukowych, że niestety w najgorszych czasach Związku Radzieckiego i najgorsza odmiana komunizmu to jest właśnie próba oddzielania dzieci od rodziców. Te wszystkie komsomoły, które tworzono, gdzie próbowano wmówić ludziom, że rodzina jest podstawą wszelkiego zła, wszelkiej patologii. Zresztą niestety w narracji lewicowej dzisiaj także o tym słyszymy. Oni wracają do tych najgorszych czasów, że rodzina jest pewną przeszkodą na drodze postępu. To oczywiście nie jest prawda. Rodzina jest tą jednostką, która tak naprawdę wie, jak o dobro dziecka zadbać, a rząd Prawa i Sprawiedliwości dodatkowo rodziny w tym wspiera także od strony ekonomicznej. Zachęcam wszystkich do podpisywania się pod tą inicjatywą obywatelską. Dodam, że ja dzisiaj także tutaj w dużej Prawa i Sprawiedliwości złożyłem swój podpis pod inicjatywą My chronimy dzieci, wspierajmy rodziców i mam nadzieję, że tych podpisów zebranych będzie tutaj jak najwięcej. W konwencji Prawa i Sprawiedliwości w tym ULU wziął udział trzech radnych w zasadzie Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj o wspomnianych rozmowach pan minister mówił, że jest to taki dobry początek. Oczywiście jest to pierwsze nasze spotkanie, mówię radnych z najważniejszymi osobami, które są odpowiedzialne. Jest to pierwszy elementarny kontakt, który został zainicjowany z naszej strony. Tak jak pan minister tutaj powiedział, że pan prezydent nie przejawia żadnej inicjatywy. Gdybyśmy się spytali pana prezydenta, ile razy był w Warszawie w ciągu tej kadencji w konkretnej sprawie, w przeciwieństwie na przykład do wójta Rodziewicza w gminie, który prawie że tam jest, no nie powiem raz w miesiącu, ale dość często, to mamy tutaj odpowiedź. No jego zaangażowanie w dialog dzisiaj z rządem, w rozwiązywanie konkretnych problemów jest prawie zerowy. No, pan minister Niedzielski oczywiście w trakcie rozmowy z nami ma w swojej pamięci ten gigantyczny dług ponad 600 milionowy, bo to tak gdybyśmy dodali tutaj Grudziąckie Inwestycje Medyczne i szpital, to robi się to gigantyczna kwota na tle całego zadłużenia 20-miliardowego. Jest to pokaźny udział miasta Grudziądza i naprawdę jest to trudny orzech do zgryzienia, tak mówił. I mamy nadzieję tutaj, że kolejne spotkania, które będą na pewno inicjowane takie spotkania, bo dialog trzeba w tej sprawie prowadzić, bo nie chcielibyśmy stracić Grudziąckiego Szpitala
bezpowrotnie, to dadzą pewne wymierne efekty, pewne konkrety. Zakładam też, że i reforma dla służby zdrowia też pewnie pojawi się w odpowiednim czasie. Reforma systemowa, bo taka jest cały czas przygotowywana i te zmiany będą także miały miejsce. Jeżeli chodzi o sport, to także spotkanie z ministrem Botniczukiem było bardzo, bardzo konkretne, bardzo dobre. Także tutaj przewodniczący komisji, prawda, rozmawiał o pewnych kwestiach związanych także z naszymi grudziąckimi klubami. I tutaj też jesteśmy w pełni nadziei na pewne owoce, ale też na stały kontakt, który umożliwi nam tutaj wypracowanie jak najlepszych skutków, także finansowych dla naszych klubów, bo o to nam chodzi, bo to, że miasto przez wiele, gigantyczną liczbę lat dokładało do klubów sportowych milionowe kwoty, to nie na tym to polega, bo oczywiście działo się to kosztem planowanych do remontu ulic, chodników i tak dalej, tak to można powiedzieć. Dziękuję bardzo, jeżeli są jakieś pytania. Tylko jeszcze odpowiem, pani redaktor, bo pani pyta też o bieżnie. Znaczy, jeżeli chodzi o te projekty modernizacji, o których rozmawialiśmy jakiś czas temu, to stało się tak, jak zapowiadałem, to znaczy zostały podzielone etapy i z tego finansowania, które miasto zdobyło, finansowany jest pierwszy etap, a teraz zdaje się, do 6 maja był nabór, na początku maja był nabór kolejnych wniosków i z tego, co mi wiadomo, ratusz Urząd Miasta w Grudziądzu miał złożyć wniosek na finansowanie drugiego etapu. Musimy poczekać na rozstrzygnięcie.